sposobem programu są Militaria.pl. Dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia z WarNews.pl. Wielka Brytania. Wielka Brytania przekaże Ukrainie 2 trałowce z floty Królewskiej Marynarki Wojennej. Zdaniem brytyjskiego ministra obrony okręty pomogą Ukrainie zwiększyć bezpieczeństwo na morzu. W ten sposób rozpoczyna działalność nowa koalicja morska dla Ukrainy. Chiny. Pekin miał zaoferować tajwańskiemu wojskowemu 15 milionów dolarów za ucieczkę do Chin pod warunkiem, że ukradnie on ciężki śmigłowiec CH-47 i wyląduje nim na chińskim lotniskowcu. Taką informację podał portal obrony. Estonia. W Estonii, w odróżnieniu od Ukrainy, broń w przypadku wybuchu wojny nie zostanie rozdana jej obywatelom. Za opór stawiany wrogowi będą odpowiadać Wojska Obrony Terytorialnej, poinformowała estońska telewizja. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na pełną skalę władze Ukrainy wydały broń i pewną ilość amunicji obywatelom. Wolontariusze obsadzili m.in. punkty kontrolne, w których sprawdzali pojazdy, a także szukali dywersantów i przestępców. Było to konieczne w krytycznym momencie i z pewnością stanowiło sygnał dla Ukraińców, że porządek czasu pokoju już nie obowiązuje. Zauważył pułkownik Eero Rebo, dowódca kwatery głównej Estońskiej Ligi Obrony. Pułkownik Rebo zaznaczył, że Estonia musi unikać zamieszania, jakie ma miejsce w przypadku przekazania broni osobom, które mają z nią do czynienia po raz pierwszy. Uzbrojenie w Estonii posiadają natomiast w swoich domach członkowie Ligi Obrony, a obecnie w kraju dyskutuje się o tym, jak zwiększyć ilość przechowywanej przez nich legalnie amunicji. Formacja Obrony Terytorialnej jest dobrowolną organizacją zorganizowaną zgodnie z zasadami wojskowymi, posiadającą broń i prowadzącą ćwiczenia o charakterze militarnym. Jej celem jest zwiększenie gotowości narodu do obrony niepodległości Estonii i jej porządku konstytucyjnego. Kilka dni temu rozmawiałem telefonicznie z premierem Viktorem Orbanem, ale muszę szczerze przyznać, że nie udało mi się go przekonać, powiedziała premier Estonii Kaja Kallas, odnosząc się do zapowiedzi węgierskiego weta w sprawie rozpoczęcia negocjacji przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Premier Orban w różnych oświadczeniach zapowiadał, że zawetuje próbę rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Decyzja w tej sprawie musi zostać podjęta jednomyślnie przez 27 szefów unijnych państw i rządów. Najbliższy szczyt Unii Europejskiej Rosja się nie zatrzyma na Ukrainie, dlatego konieczne jest utrzymanie wsparcia i zapewnienie, by Kijów się obronił, oznajmili prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii podczas spotkania w Tallinie. Nie powinniśmy zakładać, że Rosja wygra tę wojnę, ale gdyby tak się stało, wszyscy bylibyśmy w niebezpieczeństwie. Nie tylko kraje bałtyckie, ale cała Europa i cały świat zachodni, powiedział prezydent Estonii Karis. Prezydent Litwy wskazał, że reżim kremlowski nie ma ostatecznych celów i mogą one obejmować nie tylko kraje bałtyckie, ale też inne kraje Europy Wschodniej. Dlatego musimy poradzić sobie z bardzo niebezpiecznym reżimem i pozostać zjednoczeni we wspieraniu Ukrainy, oświadczył prezydent Litwy. Izrael. Izrael nie ma zamiaru pozostawać w strefie Gazy po zakończeniu wojny z Hamasem, oświadczył izraelski minister obrony Yoav Gallant. Podkreślił, że Tel Awiw jest otwarty na dyskusję nad alternatywnymi rozwiązaniami dotyczącymi tego, kto będzie kontrolował palestyńskie terytorium, o ile nie będzie to grupa wrogo nastawiona wobec Izraela. Izraelski minister oświadczył także, że Izrael jest otwarty na ewentualne osiągnięcie porozumienia ze wspieraną przez Iran organizacją Hezbollah w Libanie, pod warunkiem, że każde porozumienie będzie obejmować bezpieczną strefę wzdłuż granicy i odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa. Bojownicy Hamasu walczący w strefie Gazy z armią Izraela ostrzeliwują izraelskich żołnierzy z budynków szkół. Do takiej sytuacji miało dojść ostatnio w pobliżu miasta Khan Yunis, poinformowały siły obronne Izraela. Materiał wideo upubliczniony przez armię przedstawia atak izraelskiego lotnictwa wojskowego na pozycję Hamasu nieopodal Khan Yunis. Zniszczenie zgrupowania i infrastruktury Hamasu zostało tam okupione śmiercią 5 izraelskich żołnierzy. Bojownik, który znajdował się w budynku szkoły, otworzył ogień do izraelskich wojskowych, powiadomił na platformie X Emanuel Fabian, korespondent wojenny portalu Times of Israel. Dziennikarz opublikował nagranie przedstawiające uderzenie na siły Hamasu przy użyciu myśliwców i śmigłowców szturmowych. Niemcy.
Minister spraw zagranicznych Niemiec uważa, że udzielenie pomocy Ukrainie w wojnie obronnej z Rosją leży w interesie bezpieczeństwa jej kraju. Nie wspieramy Ukrainy tylko z powodu lojalności wobec przyjaciela. Wspieramy ją, aby mogła uwolnić swoich ludzi od piekła i dlatego, że leży to w naszym interesie bezpieczeństwa, napisała szefowa niemieckiego MSZ. Minister zauważyła także, że twierdzenie, iż nasze międzynarodowe wsparcie jest nieskuteczne, jest fałszywe. Ukrainie udało się wyzwolić ponad połowę terytoriów okupowanych przez Rosję od lutego 2022 roku. Jest to około 74 tysiące kilometrów kwadratowych. Podczas kontrofensywy Ukrainie udało się zepchnąć rosyjską flotę na Morzu Czarnym do defensywy, przypomina szefowa niemieckiej dyplomacji. Polska. Sejm wybrał wieczorem w ramach tak zwanego drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera. Opowiedziało się za tym 248 posłów, 201 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Rosja. Współpracownicy lidera opozycji antykremlowskiej Aleksieja Nawalnego alarmują, że od 6 dni nie wiadomo, co się z nim dzieje. Uwięzionego polityka znów nie połączono na rozprawę za pośrednictwem łącza wideo. Kija Jarmysz, rzeczniczka Nawalnego, poinformowała, że polityka nie podłączono na rozprawę, gdyż służby więzienne twierdzą, że od 7 grudnia nie mogą naprawić instalacji elektrycznej. Po prostu sobie kpią, oceniła Jarmysz. W ubiegłym tygodniu Nawalnego również nie podłączono na rozprawę i nie dopuszczono do niego adwokatów. Tydzień wcześniej opozycjonista zasłał w łagrze i podano mu kroplówkę, przekazała Jarmysz. Polityk nie wysłał też w ostatnich dniach żadnych listów. Mam głębokie podejrzenia, że regularne oddziały polskiej armii ubrane w ukraińskie mundury śmiało pracują dziś na linii frontu, zwłaszcza na kierunku Kupiańska, twierdzi Andrzej Gurulew. Były rosyjski generał, obecnie członek Komisji Obrony Dumy Państwowej, kolejny raz straszył obecnością polskich żołnierzy jako wsparcia dla sił zbrojnych Ukrainy. Ukraina. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie osobiście namawiał członków Senatu USA, by wreszcie uchwalili pomoc dla Ukrainy. Tego samego dnia republikańscy senatorowie spotkają się z wysłannikami Viktora Orbana, którzy mają lobować na rzecz jej zakończenia. Dziękuję, że byliście z nami i pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Sponsorem programu były Militaria.pl.